Ma pierwsza operacja. Kurwa, 46 minut. By nie. Player w ogniu filmowych hitów. Pakiet już. No kurwa, pewnie jeszcze reklam najebała dwie. Zabójczo dobre wątki. Dobra, ja wam coś pokażę. Ja wam coś pokażę, bo jak otwierasz nową stronę, to masz najczęściej uczęszczane te miejsca. Ja wam pokażę, kurwa, bo ja się nie wstydzę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie będzie, kurwa, na mnie zarabiać. Dobra. Koniec, kurwa, z reklamami. Film z ograniczeniem wiekowym na prośbę przesyłającego. To co nas operowała? Dzisiejszy odcinek to odcinek, do którego zbierałam się już długo. I sama nie wiedziałam, czy go nagrywać, czy go nie nagrywać, czy w ogóle zdecyduję się i zbiorę na odwagę, żeby go opublikować. Ten film świadomie zrobiłam plus 18, dlatego że uważam, że są to poważne tematy, które tak naprawdę nie powinny dotyczyć osób niepełnoletnich. Uważam, że osoba, która mogłaby w jakikolwiek sposób zdecydować się na taki zabieg, powinna przemyśleć sobie to kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy i powinna być to osoba pełnoletnia. Przeszczep mózgu, pierwszy na świecie, ale fajnie. Na wstępie zaznaczę, że ja mam 25 lat. Nie jestem osobą niepełnoletnią lub nieświadomą swoich... A to dziwne, bo zachowuję się na 12. ...decyzji. Zgodzę się z tym, że często moje błędy były mi wytykane w internecie, co tym bardziej sprawiało, że bałam się o tym mówić, co zaraz wam przekażę. No ale to nie jest tak, że ktoś się do ciebie przypierdalał o to, że ktoś błędy popełniał, bo każdy popełnia błędy, tylko że no... Ty właśnie się nie przyznawałaś do tych błędów. Odpierdalałaś jakieś krzywe akcje, a... I było pierdolone naokoło, no. Więc no, ludzi nigdy nie... Ja wam powiem tak, koniec końców, ludzi nie wkurwia fakt, że ktoś się pomylił, że ktoś coś odjebał, bo... No kurwa, no znajdźcie się obojętnie jaką osobę, to wystarczy głębiej poszperać i na każdego się kwity znajdą, no ale no kurwa, no. Następnie zaznaczę, że chciałabym wam opowiedzieć moją historię i chciałabym wam przedstawić to wszystko, co towarzyszyło mi przy tej operacji. Na początku chciałam to wszystko ukrywać przed wami. Myślałam o tym, że uda mi się to zrobić i że po prostu nie będę musiała się nikomu tłumaczyć z tego, jak żyję, jakie podejmuję decyzje wobec mojego ciała. Bo chodzi tu właśnie o moje ciało. Zdecydowałam się na operację powiększenia piersi i nie jest to decyzja, która była decyzją nagłą, spontaniczną, nieprzemyślaną. Jeszcze raz powtórzę, mam 25 lat i już od kilku lat myślałam o tym, żeby taką operację wykonać. Na początku nie miałam tylu funduszy, potem bałam się, potem nie byłam zdecydowana, bo bałam się tego bólu, potem bałam się opinii ludzi, co dalej zostało. Bo jednak tego boję się najbardziej. Jak wy oglądacie ten film, to znaczy, że się zdecydowałam. To znaczy, że zebrałam się w sobie i stwierdziłam, okej, ja chcę o tym śmiało powiedzieć, ponieważ są kobiety takie jak ja, które również boją się o tym mówić, które myślą o tym i są zdecydowane wewnętrznie, ale jednak boją się tego, co powiedzą ludzie. Ja tym filmem nie chcę nikogo zachęcać, nikogo do wykonywania takiego zabiegu. Ja uważam, że to powinna być indywidualna decyzja każdego z nas. Sami podejmujemy decyzje na temat naszego ciała i to my później jesteśmy z tego rozliczani. To my mamy się sobie pod... Znaczy, ogólnie chyba największym problemem, jeśli chodzi o operację piersi, to jest tak, że się zrobiło... Znaczy, może inaczej powiem. Największym problemem operacji powiększania piersi, jeśli chodzi o jakieś osoby obce, jest fakt, że każdy albo większość osób ma takie... Ma tak zwizualizowane fakt operacji piersi jest, że robią to kurwa osoby, które potem mają jakieś tam kurwa wielkie balony, nie wiem, jakieś aktorki porno, jakieś osoby, które się potem w jakichś CKM-ach rozbierają no, i bardzo często, no mylnie koniec końców, jest to kojarzone z takimi plastikowymi dziewczynami, nie? Całymi zrobionymi. Więc tak, jeśli ktoś sobie wymieni kurwa absolutnie całą szczękę, kurwa,
jednego własnego zęba nie będzie miał w szczęce, nikt na to nie powie. Nawet ci powiedzą, o, fajne, proste zęby. Jeśli, no w pizdu jest takich operacji, ale jeśli chodzi o jakąś, nie wiem, operację nosa, bo ktoś ma krzywy, no bo różni są ludzie, albo ma, kurwa, nieładny kształt, mu się nie podoba, wygląda to trochę jak klamka od zachrystii. Jak sobie już operujesz twarz, robisz cycki, nie daj Boże, coś z dupą, no to już, o, plastik, głupi, tępy, więc no. Nawet byście się zdziwili, nawet ile dziewczyn ma zrobione cycki, ale z racji tego, że one nie są jakoś turbo przesadzone, tylko po prostu, no, nie wiem, delikatnie większe, jakiś tam fajniejszy kształt, to bo o tym się nie mówi, nie? Więc no. Pytanka, botox już nie robiła? Te usta mówią jasno, że to jest pan kwas, ale to nie jest operacja, nie? Tylko to jest zabieg taki. A to dużo teraz, kurwa, dziewczyn to robi. Nie wiem. To jest ogólnie dziwne, nie? To jest ogólnie dziwne i to nie jest tak, że ja jestem jakąś feministką, bo kurwa, raczej jak mnie znacie, to wiecie, że ja nie jestem feministką. Ale jak idzie facet i wpierdala w siebie całą aptekę, żeby mieć większe bicepsy albo jakieś inne kurwa kontrowersyjne rzeczy ze sobą robi, żeby być bardziej męski, to wszyscy git, kurwa, ale fajnie, to dobrze, dojebany chłop. A jak laska coś sobie zrobi z wyglądem, to albo jest plastikiem, albo jest głupia, albo w ogóle jest dziwką, albo takie średnie, nie? Botoksu się nie daje w usta? Aha, no ale chodzi mi o ten kwas hialuronowy, nie? Ja nie wiem, ja jestem bardzo tępy, jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne, jakie kobiety mogą robić. Inaczej, nie wiem, dlaczego ilość takich rozmów określiłem, ale rzeczywiście to było raz, ale całkiem niedawno, jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu, rozmawiałem z jedną z takich też topowych influencerek w Polsce. Nie chodzi tu o Natsu, bo za każdym razem, jak ja mówię, że rozmawiałem z jakąś dziewczyną, która działa na YouTubie albo na Instagramie, to jest, że to jest Natsu. Gadałem z jedną laską i ona mówiła, że będzie robić jakiś zabieg wyssania tłuszczu, kurwa, to jest... Chuj wie skąd, nie wiem czy stąd, z brzucha, żeby to potem wpierdolić w dupę. Tak, żeby brzuch chyba był, żeby ta talia osy była i żeby dupa była kardashianowa. Ja nie wiem, ja za bardzo tego nie rozumiem, no. Mamiko? Nie, Mamiko nie, ja z Mamiko dawno nie rozmawiałem. Ale Mamiko to też jest na przykład dziewczyny, która jest operowana, nie? Więc no. Podobać, to my mamy się czuć dobrze we własnym ciele i to tak naprawdę my... Fagata mówiła już? Aha, no to jak mówiła, to tak, bo... No to ja z nim coś rozmawiam, ja nie pamiętam o czym, bo ona czasami do mnie, jak coś się dzieje, albo jest coś śmiesznego, ona czasami do mnie pisze, albo coś mi powie, to ten, jakoś mi się, tylko mówiła, żebym nikomu nie mówił, no to nikomu nie mówiłem, nie? Ale jak wy wiecie kto, to no to już wiecie, nie? Określamy swoje kompleksy. Zawsze wychodziłam z założenia, że warto akceptować siebie, ale jednak te kompleksy się pojawiają. Boxdel. Co już mogliście zobaczyć na samym początku mojej przygody w internecie. O, reklama, jednak nie działa mi. O kompleksach, o akceptowaniu siebie. Są rzeczy, które możemy zaakceptować. Ale dojebana wtyczka mam tutaj adblockowa. I co, ile zarobiłaś, Weronika, na tym, że Sergiusz oglądał? Tyle, kurwa, zarobiłaś, tyle. Wuja ma adblocka, na 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 na. Wuja, co outplaya zajebał. Są rzeczy, które możemy zmienić, a niektórych po prostu nie da się, chociaż nie wiadomo, jakbyśmy próbowali. Metodą naturalną. Na przykład w momencie, kiedy chcemy być szczupli, w momencie, kiedy chcemy mieć wyćwiczone ciało, chcemy mieć duże pośladki, możemy sobie je zbudować. Właśnie treningami, odpowiednią dietą i po prostu samoistnie możemy doprowadzić do momentu, w którym nasze ciało będzie wyglądać lepiej. Piersi w żaden sposób naturalnie nie da się powiększyć poprzez ćwiczenia, żeby miały taki zadowalający efekt, jaki ja chciałam uzyskać. Kurwa, tak szczerze? No niby nie, ale można być w ciąży. Nie wiem dlaczego, ale wtedy piersi są większe. Albo można się po prostu ulać. Tylko, że jak schudniesz, to piersi też schodzą. No nie wiem, no... Ale piersi ogólnie to mięsień jest? Jakbyś na przykład bił teścia w cyca, dałoby to coś? Nie, no raczej nie. Ale jakby na przykład zrobić trening piersi. Na przykład kładziesz dla wuja tutaj cycusia,
I wuja robi tak, że tak podbija jak piłkę, więc jest ten, jest ćwiczenie mięśnia. Piersi to gruczoły mleczne, tłuszcz, tłuszcz. Nie, to nie mięsień, no to chujnia. No to chujnia, to by nie ten. No. Dobra, nieważne, to uspokójcie się, cicho. Ale spoko, to jeśli to jest tłuszcz, to jeśli to jest tłuszcz, to jakbyś rozciął delikatnie cycusia i nalał tam oleju? My nie robimy operacji na zakola, ale na cycki robimy. O właśnie, kurwa. Nie chcę w tym filmie opowiadać wam, jakie miałam piersi przed, jakie będę mieć później, ponieważ dobranie implantu to też jest kwestia indywidualna, której możemy... Łeb Rosetti tam oleju nalej. No kurwa, to żart był, nie? Jezu, wy takie bejty łykacie. ...sobie same dziewczyny stwierdzić, jakie piersi nas po prostu zadowalają, jakie chcemy mieć w przyszłości i jak chcemy, żeby one wyglądały metodą sztuczną, bo jest to sztuczna metoda. Powiększanie piersi za pomocą chirurgii plastycznej, implantu, one w żaden sposób nie będą nigdy naturalne, ale będą moje, będą takie, jak będą mi się podobały i takie, jak chciałabym mieć w przyszłości. Jestem jeszcze... A ja widziałem, że są takie operacje, że też implanty kratki może sobie jakiś ziomek... No wiesz, możesz sixpacka mieć nienaturalnego, nie? Też tam wszczepiają jakieś chuj wie co i masz zarys właśnie tej kratki. Fajnie, nie? Tylko że zauważyłbym taką różnicę, że cycków właśnie tak jak ona mówi, nie możesz mieć naturalnie większych, a na kratkę możesz trochę pozapierdalać i tyle. I to osiągnąć, nie? Dwa dni przed zabiegiem, kiedy to nagrywam i strasznie się... Brzuch do płotu przyłóż i ci się kratki zrobią. No Mrozu, ty to jesteś jednak pomysłowy Dobromir. Jak w World of Tanks, kurwa. Jak zespotujesz jakiś pomysł, to się żarówka odpala nad czołem. Stresuję, ale jednak bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że wreszcie się odważyłam, że jest to moja decyzja. Nikt nie namawia mnie do tego zabiegu i to ja świadomie podjęłam tę decyzję i bardzo się cieszę, że już za kilka dni będę mogła się cieszyć z tego, jak one będą wyglądały. Mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję i że zrozumiecie, że jest to moje ciało i to ja podejmuję decyzję, jak ono... Ale to na chuj się tłumaczysz? Ja nigdy tego nie rozumiałam. Mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję. Nie wiem, jakby co... Jeszcze bym zrozumiał, jakby miała zamiar zrobić coś wątpliwie moralnego. Albo miałaby, nie wiem, kurwa, popełnić przestępstwo. No to wtedy... Ale no kurwa, no... Idę sobie zrobić cycki, jelo, nie? Tak w skrócie, tak bardzo... No, czemu ktoś by miał tego nie uszanować? ...będzie wyglądało. Pojebane czasy w chuj! Kilkukrotnie już podkreślałam, że na razie nie chcę się decydować na żaden zabieg chirurgii plastycznej, że nigdy nie wykonywałam takiego zabiegu. Jest to prawda. Myślałam o tym, ale nie chciałam, bo strasznie się bałam, co powiedzą ludzie, co powiedzą moi bliscy. Ciekawe, czy serio ona to chciała zrobić, a nie przypadkiem Friz ją namówił. Ale czemu wy Och... Wy... Co ma jedno... Ach, no... Bez sensu to jest, co ty piszesz. Tak, przyszedł jej Friz mówi, a musisz zrobić cycki. Musisz zrobić cycki. Bliscy, czy mnie zaakceptują, a teraz moi bliscy wiedzą o tym i mnie zaakceptowali. Nie ma po tym problemu z karmieniem dziecka z cyca? Nie wiem. Nie karmiłem nigdy żadnego dziecka z cyca, więc ja ogólnie, no ciężko, bo ja nie obracam się w tym temacie, ja tam nie za dużo wiem, nie? Ja mogę powiedzieć, czy jest dorodny pan Cysiu, czy niedorodny. To na tym mogę się skupić tu, no. Nie ma? Okej, okay, no to jak nie ma, to nie ma. Mi się wydaje, że też jest dużo jeszcze takich, jakichś mitów, bo ja o tym, że są problemy potem z karmieniem, no gdzieś już niejednokrotnie ktoś na ten temat albo gdzieś to przeczytałem, albo gdzieś ktoś to powiedział. Więc wydaje mi się, że jest jeszcze dużo mitów, nie? Na ten temat, że jeszcze tak społeczeństwo nie jest w 100% uświadomione. Mam nadzieję, że również wy zaakceptujecie. Kiedyś była, ale medycyna poszła do przodu. I zrozumiecie, okay, że to jest po prostu część mnie i moja świadoma decyzja. Na pierwszej konsultacji
Strasznie się stresowałam, ponieważ nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Znalazłam sobie lekarza, który był bardzo chwalony, którego operację już widziałam, jego przed i po pacjentek również widziałam i ten efekt mi się bardzo podoba, więc stwierdziłam, że właśnie ten zabieg wykonam u tego chirurga. Kiedy umówiłam się właśnie na konsultację, przyszłam na tą konsultację, to pamiętam, że na początku przeprowadził ze mną doktor taki wywiad, ile waży, czy miałam wcześniej jakiś taki skok wagi, czy była to różnica 10 kg. Pytał też, czy spożywam alkohol, czy palę papierosy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to był taki krótki wywiad. Pytał się mnie też, jaki chciałabym uzyskać efekt i jakie piersi mi się podobają. Więc też mu pokazałam te piersi, które mi się podobały na pewnej kobiecie. I on powiedział, żeby uzyskać taki efekt, to przy mojej sylwetce na pewno będziemy musieli wprowadzić ten implant podmięśniowo. Zazwyczaj jest on wykonywany przy szczupłych sylwetkach, jeżeli dziewczyny są szczupłe, mają po prostu wąską klatkę, implant po prostu pod tym mięsień się wprowadza. I tak też u mnie będzie wykonany ten zabieg. Później było badanie i doktor mógł spojrzeć na moje piersi. Ja się rozebrałam, nie czułam się w sumie jakoś niekomfortowo, aż byłam zdziwiona, ponieważ myślałam, że się bardzo będę stresować, jak będę musiała się rozebrać przy doktorze, ale w ogóle się nie stresowałam i w ogóle doktor nie wprowadzał jakiegoś takiego dyskomfortu. Po prostu na chillku zmierzył sobie te piersi, zobaczył, powiedział mi jak. A to jest następna rzecz. Dużo osób i tu bym powiedział, że mężczyźni, kobiety tak samo mają coś takiego, że na przykład wstydzą się albo pana Cysia pokazać, albo pana Kutonga. I nieraz słyszałem coś takiego, kurwa, coś mnie swędzi pod jajem, albo coś mi wyskoczyło, kurwa, to idź do lekarza. Nie, no kurwa, nie będę kiełbasy obcemu mężczyźnie pokazywać, nie? Że jednak ludzie są tacy dość pruderyjni, nie? A zarazem ci sami ludzie potem napiją się 4 kieliszków wódki i sami pokazują kutasa wszystkim. Więc no. Kurwa, proszę złapać fokus. No nie chcę złapać fokusu, wuja się rozmazał. Więc no. Halo, panie kamerka, proszę się naprawić. Halo! Napraw się! O, działa. Take fan? Nie no, take fan to miał robioną kolonoskopię, kurwa, parę razy. Chłop tam chodził, wypinał anala i mu wsadzali kamerę do dupy. O. Co jest najśmieszniejsze? Poszedł raz? Powiedzieli mu, że nic nie ma i typ za tydzień poszedł jeszcze raz, bo nie uwierzył lekarzowi. Mi się wydaje, że po prostu mu się spodobało. Chłop miał rurkę do dupy wsadzaną. Tak, to i to będzie, jest real talk. Jakiego efektu mogę się spodziewać, czy te piersi nadają się też do wykonania takiego zabiegu. Wszystko poszło pomyślnie, no i dobieraliśmy wielkość implantu. Na początku doradził mi, żebym uzyskała taki efekt, o wiele większe implanty niż ja finalnie się zdecydowałam i one mi się wtedy podobały. Ale po przemyśleniu, po jeszcze kolejnej wizycie, stwierdziłam, że będą one o wiele mniejsze, ponieważ jednak chciałabym, żeby one były proporcjonalne do mojej postury, ale jednak żeby były większe, żeby ten efekt... Ogólnie ja nie mam nic do nikogo, że ktoś sobie usta robi, czy piersi, nie wiem, dupę, rób se co chcesz, nie? Wolność domku w swoim domku, ale z racji tego, że wiesz, ktoś może zrobić cokolwiek mu się żywnie podoba, a ja mogę wydać opinię, więc moja opinia jest taka, że wszystko jest w porządku do momentu, kiedy w jakiś taki dziwny sposób nie są zaburzone proporcje, nie? Że wiesz, masz typiarę, która jest taka chuda i nagle ma kurwa tutaj dwie piramidy, nie? I mówisz kurwa, o chuj tu chodzi, nie? Wiesz, koniec końców i tak koło chuja mi to lata, nie? Jeśli jest szczęśliwa, to ten. Ale po prostu jest to takie dziwne. Ale uważam, że fajnie, że się tam czy kosmetologia, czy te wszystkie zabiegi chirurgii plastycznej rozwijają. Bo może więcej zadowolonych osób będzie. Kurwa, nawet byście nie wiedzieli, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile osób ma jakieś kompleksy, nie? Tu za niski, tu za gruby, tu za płaska. Więc no, kurwa, farmić pieniądze i robić siebie na bóstwo. Proszę bardzo. Więc no.
Bo z jednej strony wszędzie chodzi się i się wmawia ludziom, kurwa, każdy jest jaki jest, co się przejmujesz. Ale jeśli ktoś się przejmuje, to czemu? I chce coś wizualnie u siebie zmienić, to czemu miałby tego nie zrobić? Więc no. Fajnie, jakby jeszcze dostęp do tych wszystkich zabiegów był trochę tańszy. Bo ile cycki mogą kosztować? Z 15 koła? No to spoko, to może... No, pewnie się znajdą i takie za 40, nie? Ale... Nie wiem, niech to będzie 20 tysięcy. Więc no... 20 koła, no to dosyć sporo dla większości osób. Spoko, Wersow tam pewnie te 20 koła jakoś mocno tego nie odczuła. Bo powiedzmy jest na innym poziomie finansowym. Ale dla takiej przeciętnej dziewczyny... To pewnie jest to jakiś czas odkładania, jak nie lata. Nic no. Syntol po taniości? A kurwa, nie wiem, czy efekt byłby zbyt ciekawy. Nie wiem, czy ktoś kiedyś syntol w cyca bił. Jak nie wydaje... Ale tak, powiem ci tak, ty przychodzisz z takim pomysłem i można go rozważyć. Ja już na samym początku, tak mi się wydaje, że to nie jest zbyt mądry pomysł, nie? Więc no. Był zauważalny, ponieważ po prostu czuła się dobrze z tym efektem końcowym. Na kolejnej konsultacji już towarzyszył mi Karol też, ponieważ też się stresowałam, a też chciałam, żeby to wszystko było przemyślane. I też konsultowałam to z moją mamą i ona za każdym... O, Sandra pisze, za 17 tysięcy ostatnio zrobiła sobie Masza, ta od Fagaty, więc to normalna cena. To znaczy kiedyś było 13-15 tysięcy, pewnie w niektórych klinikach dalej za tyle jest, ale... To operacja, za którą warto zapłacić, bo możesz stracić cycę całkiem. Znaczy, to jest najgorsze właśnie, że wiele osób z racji tego, że nie są wystarczająco zamożni, no decydują się na operację też właśnie po taniości. Ja nie krytykuję takich osób, no bo tak jak mówię, niech każdy robi co chce ze sobą, ale... Ubolewam nad tym, że niektóre osoby właśnie są zmuszone, żeby, nie wiem, w jakiejś Turcji czy gdziekolwiek indziej w wątpliwych klinikach przeprowadzać tego typu operacje i bardzo często uszczerbek właśnie na zdrowiu tutaj jest. Mówię, że dziecko, żeby nie były też za duże, żeby ten efekt nie był przesadzisty, więc wiecie, to wszystko było konsultowane, tu nie ma przypadku. Na tej konsultacji już takiej finalnie tydzień przed zabiegiem patrzę na wszystkie badania, oczywiście musiałam wykonać szereg badań, wyświetlę wam dokładnie tutaj. O kurwa, ile rzeczy! Takie badania, oczywiście musiałam wykonać szereg badań, wyświetlę... Dobra. Grupa krwi w oryginale, wynik potwierdzony, czyli dwa oznaczenia z dwóch próbek krwi, pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Morfologia. Morfologia to jest chyba badanie krwi, tak? Układ krzepnięcia, to pewnie też coś z krwi. Elektrolity. Kreatynina, nie wiem co to jest tak szczerze. Glukoza. No to glukoza wiem co to jest. CRP, nie mam pojęcia. GP, nie mam pojęcia. Aspat, nie wiem. Alt. Alt to mam kurwa na klawiaturze. GGTP, a to jak ktoś, jak Arquel teleporta stopa zajebie na bota. Amylaza we krwi, co to jest amylaza? HBS, antygen. HCV, przeciwciała. HIV, przeciwciała. A, czy, no HCV? HCV to wiem, HIV też, HBS nie wiem. A pewnie jakieś też choroby takie przejebane. TSH, nie wiem. FT3, FT4, nie mam pojęcia. USG piersi wraz z oznaczeniem skali. 5 zł. Od razu widać, że no wiadomo, że tak. Karetynina jest we krwi, no ale to ogólnie chodzi o krew, nie? Znaczy to mi się wydaje sensowne większość z tych rzeczy, nie? Bo czy masz jakieś HCV, czy HIV, czy jakieś inne rzeczy, to lepiej, żeby lekarz wiedział, nie? Jak będzie operował taką osobę. A jaka krew i TP, no to też warto wiedzieć, jakby ci pacjent miał się wypierdolić na plecy na tym, na stole operacyjnym. TSH, FT3, FT4 tyczą się tarczycy. Okej. Okay. Amylaza to enzym rozkładającym cukry w organizmie. Okej. Okay. Czyli co, ogólnie patrzą, czy jesteś cukrzykiem, czy nie masz jakichś tych przejebanych chorób. Chorób z tarczycą, jaką masz krew i ogólnie jaki masz stan organizmu, tak? Czy nie wiem, czy może jesteś
Bo pewnie jak masz anemię czy coś, no to już gorzej, żeby się operować. Tak pokrótce można by było to określić. No wydaje się to rozsądne, nie? Wam dokładnie tutaj. Oczywiście USG piersi, na USG wszystko też poszło ok. I doktor miał na tej konsultacji tydzień przed zabiegiem właśnie ten wydruk USG, na której miał wszystkie wymiary i tak dalej. Próby wątroba też tam były? Musiałam zdecydować się na imię. No ta, no było ten. No były, były, no. CRP, stan zapalny. HCV to nic innego jak zapalenie wątroby. No ja wiem, typu C, no. Na które się zdecydowałam. Powiedział mi, jak muszę się przygotować do zabiegu, że muszę mieć ze sobą piżamę. Oczywiście, że będzie do mnie o godzinie 16, a już o 11 muszę pojawić się w szpitalu. Muszę mieć zmyty makijaż, nie mogę mieć pomalowanych paznokci, więc jutro idę zmywać sobie lakier hybrydowy, ponieważ podczas tej operacji lekarze muszą sobie sprawdzać, jeżeli po prostu ta płytka paznokcia sinieje, to znaczy, że coś jest nie tak. Muszę też pić ohydny, ale to ohydny proteinowy drink, który mi strasznie nie smakuje i nie chciałabym go pić, bo ogólnie jest to drink wysokokaloryczny. Ma on chyba 350 kalorii na taką szklankę tego napoju, więc naprawdę no nie smakuje mi on, nie jest to jakiś super pyszny sok. No ale jednak muszę go pić właśnie tydzień przed zabiegiem codziennie. No ale zobaczymy, jestem przygotowana na gigantyczny ból, na leżenie przez tydzień w łóżku. Już przygotowałam też na to Karola, że będę pewnie nieznośna, że chciałabym, żeby mi w tym okresie pomagał, bo pewnie nie będę w stanie sama umyć sobie włosów, czy zmyć makijażu, czy sama się też pewnie wykąpać. No zobaczymy, jak to będzie. Pandas and Kalas. Wracamy, wracamy. Wuja, gdzie nie może, to pomoże, no. Ale na to jestem przygotowana w pełni. Doktor dobrał mi implanty Mentora. Są to najlepsze implanty na świecie. Są to implanty dożywotnie, czyli nie trzeba ich mieć za 10, 15, 20, 30 lat. Przynajmniej tak jest to zagwarantowane. Jesteś obleśny? O chuj ci chodzi. Ja się nastawiam, że... Nie znasz żartu, to utykasz łeb. ...implanty mi towarzyszyły przez resztę życia. Też pewnie zastanawiacie się, jak to jest w przypadku ciąży, bo o to ja zadałam pytania doktorowi, ponieważ... A to nie jest tak, że te implanty trzeba wymieniać co kilkanaście lat? Nie wiem, być może to jest kolejny mit, który gdzieś kiedyś przeczytałem. Wiecie, że ja mimo wszystko chciałabym mieć w przyszłości dzieci. Do zajścia w ciążę po wykonaniu zabiegu powiększenia piersi trzeba odczekać pół roku. Po pół roku spokojnie możecie zajść w ciążę, przez te pół roku od wykonania zabiegu nie można. No ale pół roku to tak naprawdę jest krótko. A co jeśli, co w przypadku, kiedy, no wiecie, byłaby tak zwana wpadka? Bo zaraz ktoś powie, ale antykoncepcja. No spoko, ale pomimo tego zawsze jest tam małe, bo małe, ale jest, jest możliwość, nie? Że się pan ciąża wydarzy. To co, trzeba dziecko skrobać? Czy trzeba wyciągnąć pana cysia? A teraz zobaczcie, jak wyglądała cała ta przygoda i pewnie zobaczycie mnie już w rozsypce dalszej części tego filmu. Także... Konsultacje z lekarzem, a nie durnym czatem, no powiem ci, że raczej wuja, czyli ja, no nie ma tu żadnego lekarza pod ręką, żebym mógł go zapytać.